Był to pierwszy memoriał rycerzy Speedwaya upamiętniający tragicznie zmarłych Bogdana Spławskiego, Andrzeja Zarzeckiego, Wiesława Pawlaka, Artura Pawlaka i Rafała Kurmańskiego, żużlowców zielonogórskiego falubazu. Zwycięzcą memoriału okazał się Piotr Pawlicki. Początek był dla mnie ciężki. Cały czas musiałem pracować nad tym, by ten motocykl był coraz szybszy. No udało się spasować ten motocykl i ten motocykl dobrze pracował, nabierał dużo prędkości, ze startu dobrze funkcjonował, więc jestem mega zadowolony, że mogłem tutaj wystartować, że zostałem zaproszony, a przede wszystkim, że wygrałem. Wychowanek Leszczyńskiej Unii nie dał szans Grzegorzowi Walaskowi, który zwyciężył rundę zasadniczą turnieju, i Patrykowi Dudkowi. Występ Duzersa w powtórzonym biegu finałowym stanął pod znakiem zapytania po upadku w pierwszym starcie. Dudek długo nie podnosił się z toru, ale na szczęście nie uległ żadnej poważnej kontuzji. Poczułem uderzenie, no i leżałem, więc więcej nie kojarzę. No, dobrze wszystko było. Nie mogę narzekać, ale kurczę, chciałbym jeszcze lepiej wychodzić ze startu i tak jak było w tamtym roku, i można powiedzieć, że no nie jest tak samo jak w tamtym sezonie i czegoś jeszcze szukamy, ale ogólnie jest nie najgorzej. Memoriał rycerzy Speedwaya był jednym z ostatnich sprawdzianów przed inauguracją ligi. Czworo żużlowców z Parfalubazu znalazło się w pierwszej szóstce zawodów, natomiast pozostała piątka z Mikaelem Bijensenem na czele zajmowała miejsca poza pierwszą dziesiątką. Spar Falubas zainauguruje sezon w najbliższą sobotę spotkaniem na Spar Arenie z Unią Tarnów.